Stowarzyszenie Polskie Mleko dzisiaj zorganizowało szkolenie wspólnie z hodowlą koni spółką Skarbu Państwa Nowe Jankowice z panem prezesem Adamem Olerem. Zorganizowaliśmy szkolenie dla hodowców z racji takiej, gdyż była taka potrzeba. Wiadomo, jest koronawirus, są różnego typu restrykcje, ale szkolenie się odbyło. Mam nadzieję, że dużo wiedzy rolnicy zdobyli. Szkolenie na temat odchowu cieląt, młodzieży, jak ekonomicznie wychować dorosłą krowę, krok po kroku, jeśli chodzi o choroby metaboliczne, o choroby młodych cieląt, opowiedział nam lekarz weterynarii. Później mieliśmy przedstawicieli dwóch firm, Traun Nutrition i The House. Wybitni też specjaliści opowiedzieli nam, jak odchować ciele od urodzenia do pierwszej inseminacji. Najlepszym przykładem jest tutaj właśnie hodowla zwierząt w Nowych Jankowicach, gdzie się szczycą wysoką wydajnością. Swojego czasu pierwsze miejsce w Polsce, jeśli chodzi o wydajność. Jałówki kryte w wieku 11-12 miesięcy, czyli pierwsze wycielenie jest do 22 miesiąca. Takiego wycielenia pierwszego sobie każdy hodowca życzy i intensywnego odchowu. Stowarzyszenie Polskie Mleko powstało jakiś rok temu z inicjatywy Młodych Hodowców Bydła Mlecznego. Stwierdziliśmy, że jest potrzebna taka inicjatywa zorganizowania się, gdyż przed nami są różne perturbacje, jeśli chodzi o Unię Europejską. Jest Zielony Ład, jest zakaz chowu klatkowego. Kto jak nie młodzi hodowcy będą się trzymać razem? Mam nadzieję, że będziemy powiększać nasze szeregi, też również dzięki współpracy z Federacją Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka. Również współpracujemy z lokalnymi ośrodkami doradztwa rolniczego oraz z izbami rolniczymi. Wszystkich hodowców, którzy chcieliby zasilić nasze szeregi, zapraszamy do wysyłania wiadomości poprzez nasz fanpage Stowarzyszenie Polskie Mleko. Podstawą zdrowego, dobrego odchowu cielęcia, podstawą jest siano. Tak? Ta siana musi być najlepszej jakości i na to wpływ ma w bardzo dużym stopniu żywienie krowy zasuszonej. Musimy pamiętać o tym, żeby był odpowiedni poziom białka, duża odpowiednia, może nie duża, właściwa ilość witamin, minerałów. Dzięki temu możemy uzyskać siarę najlepszej jakości. No, następnie tą siarę trzeba jak najszybciej podać w jak największej ilości, pamiętając o tym, że ta siara powinna być czysta, tak? Nie może być zanieczyszczona, czy to odchodami zwierząt, czy też nie możemy jej podawać w jakichś brudnych wiaderkach, o tym trzeba pamiętać. Także dużo dobrej siary. W następnej kolejności, jeśli chodzi typowo o takie aspekty żywieniowe, to na pewno od początku świeża, czysta woda, pasza, która zachęci te cielęta do pobierania w ogóle jakichś pasz stałych, tak? Z reguły to jest musli, które jest bardzo, bardzo aromatyczne. Następnie oczywiście odpajanie regularne, na początku siarą, mlekiem siarowym, później czy to mlekiem pełnym, czy preparatem mlekozastępczym. Ważne, żeby pamiętać o odpowiedniej koncentracji tego pływa, zawsze musi być takie same, odpowiednia temperatura podania. Zawsze i w tym momencie musimy niezmiennie pamiętać o higienie. No i kontynuujemy to program, dobieramy sobie odpowiedni dla swojego gospodarstwa, do celów, które chcemy osiągnąć. I to, co jest poza tym, a właściwie przed tym, bardzo, bardzo istotne, co potrzebują cielęta, to sucho pod tyłkiem, także musimy dbać o czystość, o higienę i bardzo dużo świeżego powietrza. Ważne, żeby nie trzymać tych cieląt
w niskich, ciemnych pomieszczeniach z bardzo słabą wentylacją, tylko naprawdę musimy dostarczyć dużo świeżego powietrza i zauważymy, że te zwierzęta na pewno będą dużo bardziej, dużo zdrowsze. Bardzo często właśnie jeśli chodzi o to odpajanie siarą, tak, albo ta siara jest podana zbyt późno, albo w nieodpowiedniej ilości, lub też jest pozyskiwana przy pomocy aparatury, która jest zanieczyszczona, brudne wiaderka i tak dalej. To jest bardzo duży błąd. Spotykam się również z tym, że hodowcy nie chcą od samego początku podawać tym cielętom czystej wody, tak? Tej wody nie ma w ogóle. Nie wiadomo dlaczego, boją się, że mogą wystąpić biegunki. Z paszami również wchodzą lub zbyt późno, lub od początku, ale załóżmy, że ta pasza jest zadawana raz na 3 dni, no bo przecież ten cielak nie zje, tak? A musimy pamiętać o tym, że pasza, która jest przez dłuższy czas w tym korytku, po prostu przestaje ładnie pachnieć i ten cielak nie będzie chciał takiej paszy pobierać. Także takie niuanse są bardzo, bardzo ważne. Na dzisiejszym szkoleniu właśnie byłem właśnie ciekaw, jak wygląda odchów cieląt i jałówek w takim większym gospodarstwie, ponieważ prowadzę indywidualne gospodarstwo rodzinne i jak wiemy na takim gospodarstwie z niektórymi rzeczami jest trudniej to wdrożyć, a wiadomo, że na większym gospodarstwie ten proces można u nas bardzo przyspieszyć. Dlatego też właśnie biorę udział, uczestniczę w tym szkoleniu.